Dlatego wzywam redakcję ITP panią Annę Świegot, redaktora naczelnego ilustrowanego tygodnika powszechnego, do zamieszczenia sprostowania i usunięcia skutków naruszenia dróg osobistych oraz zaprzestania zachowań naruszających dobra osobiste. Momencie. Na podstawie przepisu artykułu 24 Kodeksu Cywilnego oraz przepisu artykułu 31a ustawy prawo prasowe wzywam do a. zaniechania naruszania moich dóbr osobistych, a to dobrego imienia, godności oraz czci w publikacji z dnia 13 marca 2015 roku pod tytułem Czy dojdzie do wygaszenia mandatu radnego i burmistrza? Zamieszczonej na portalu internetowym powiatowy.pl, w którym zawarto nieprawidłowe informacje sugerujące, że nielegalnie wynajmuję od mojego brata Łukasza powierzchnię handlową, linię handlową określoną w uchwale nr 13 z 2003 roku Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 5 grudnia 2013 roku oraz uchwale nr 16 z 2012 roku Rady Miejskiej w Wieruszowie. We wskazanej publikacji zawarto również nieprawdziwe informacje, jakoby mimo terminu określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w artykule 24f tej ustawy, to jest zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, ponieważ dnia 28, 4 marca, 7 marca oraz 11 marca i innych miałem według autorów publikacji prowadzić fizyczną działalność gospodarczą przy ulicy Polnej Okrzej w Wieruszowie na powierzchni linii handlowej, wynajętej od gminy Wieruszów do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Poprzez usunięcie tej publikacji ze strony internetowej powiatowy.pl i publikowanie jej w inny sposób. B. Usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń moich dóbr osobistych przez publikowanie na portalu internetowym powiatowym na stronie głównej oświadczenia, sprostowania i przeprosin o następującej treści. Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek, autorzy publikacji Czy dojdzie do wygaszenia mandatu radnego i burmistrza opublikowanej na stronie powiatowy.pl z dnia 13 marca 2015 roku przepraszają pana Konrada Parusińskiego za naruszenie jego dóbr osobistych, to jest czci, godności i dobrego imienia. Nie jest prawdą, że pan Konrad Parusiński wynajmował powierzchnię handlową, linię handlową określoną w ustawie w stosownych uchwałach Rady Miejskiej w Wieruszowie od swojego brata oraz iż czynił to w sposób nielegalny. Nie jest również prawdą stwierdzenie, iż pan Konrad Parusiński mimo ustawowego terminu określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nie wywiązał się z ustawowego obowiązku określonego w artykule 24f tej ustawy. To jest zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, ponieważ dnia 28 lutym, 4 marca, 7 marca oraz 11 marca i innych prowadził fizyczną działalność gospodarczą przy ulicy Polnej Okrzej w Wieruszowie na powierzchni linii handlowej wynajętej od gminy Wieruszów do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Wyrażamy ubolewanie z powodu opublikowania wyżej wskazanych nieprawdziwych informacji naruszających dobra osobiste pana Konrada Parusińskiego. Nasze działanie powinno być zgodne z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Oświadczamy, że zaniechanie podobnych działań godzących godność, cześć i dobre imię pana Konrada Parusińskiego w przyszłości. W celu wyjaśnienia powyższego podnoszę, że na stronie internetowej powiatowy.pl w artykule Czy dojdzie do wygaszenia mandatu radnego z dnia 13 marca został opublikowany przez panią Annę Świegot i pana Eugeniusza Tomaszka publikacja.